No, także zostało nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tam jeszcze biegnie 11 osoba. 11 osób zostało. Teraz tak, odwrócę troszeczkę. Zostało 11 osób. To jest mój przedostatni dzień pracy. Jutro mam ostatni dzień pracy. Jutro wyjeżdża kolejne 5 osób. Ja niestety jestem pierwszy raz i tak zostałem trochę dłużej niż Rafał, niż Kamil. No bo ciutkę szybciej od nich zbierałem i udało mi się zostać te 3 dni dłużej. Czy te 3 dni dużo dało? No nie wiem. Nie wiem w sumie. No ale zawsze coś, nie? Co tu mogę powiedzieć? Zostanie tutaj około 5-6 osób. Sezon potrwa jeszcze maksymalnie do niedzieli, nie? Maksymalnie, tu już jest maksimum. Więcej tu się nie przewiduje. No i po prostu, no ludzie muszą zjeżdżać, nie? No bo jak wszystkich naraz bywali, to tam jeszcze jakieś takich prac końcowych nie skończy robić. No więc, no dobra, muszę kończyć, bo bus przyjechał z szefem. Jeszcze mnie, kurde, dzisiaj wypieprzy, a nie chcę dzisiaj, jeszcze dzisiaj chcę zarobić, no. Także, do widzenia. No i tak właśnie wygląda obcinanie owoców, truskawki oraz kwiatków. Musimy to robić, aby truskawka na następny sezon była jeszcze lepsza, jeszcze większa, jeszcze smaczniejsza. Teraz troszeczkę przybliżę, żeby wam to pokazać mniej więcej, jak to wygląda w ten sposób. No i cyk, dajemy na to. I tak samo, no i lecimy tak sobie całe pole. Już zrobiliśmy aż tyle. I drugie tyle nam zostało. Także lecimy z tematem. Cześć, jestem Daria. Zaciskaliśmy kwiatuszki, truskawek. Bardzo fajna praca, trochę ciężka. Kręgosłup boli. Albert, boli cię? Nie, no ja... Nie jest lipa, straszna. Pani Elu, jak są wrażenia? Widać, nie, jak się boi. Ale boli kręgosłup czy nie? Boli. U każdego. Jak nazywać truskawki czy kwiatuszki? U każdego boli. A tam szefu. O, sprawdza truskawki sobie. I idziemy do busika. Widzowie, tak jak ostatnio Paweł nagrywał, jest taka maszyna w Niemczech, która za każdą jedną butelkę, czy puszkę, czy szklaną butelkę przyjmuje 25 centów. Tutaj gościu dla mnie dał 5,50 euro, bo dałem dla niego butelki. No niestety maszyna się zepsuła i musieliśmy w wózku to liczyć, ale no udało się. Więc no nie pokażę, jak ta maszyna działa, ale wsadzamy butelkę do środka, to nam nalicza i potem drukuje nam tu paragonik. No 5,50 euro. Czyli czysty biznes. Warto kupywać wodę w Niemczech, nie? Witam serdecznie. Witam z rana. Ostatni dzień w pracy. Jest godzina 6, właśnie bus przyjechał. No i co? Idziemy do pracy. Ostatni dzień, niestety. Niestety. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wejdzie fajna dniówka. Że kozek haj się zarobi. Się zobaczy. Elo. 14 dzień roboczy, równo 14 dzień, 2 tygodnie przepracowane. Zobaczymy później, ile hajsu wyszło z tego. Czy w ogóle warto przyjeżdżać na truskawki na 2 tygodnie? Myślę, że warto. Można poznać fajnych ludzi, można fajnie spędzić czas i można dużo siana zarobić. Nagrywa się? Dobra. Jak meszki was drażnią, zarąbisty płyn od meszek, płyn na komary i na kleszcze, różne takie bajery. A, mikę. No także co? Z rana dużo meszek jest, trzeba się popsikać, nawet to trzeba zrobić, nie? Niestety, ale taka praca. No i można i zrywać truskawki. Mamy pełną skrzynkę, bierzemy tę skrzynkę, idziemy teraz na wagę. Mamy tutaj 10 kg, ta skrzynka waży 10 kg. Dobra jest. Trochę szybciej, panie kamerzysto. W międzyczasie pokażę wam, jakich truskawek się nie zbiera. Nie do tyłu. Wolną masz wagę. To jest truskawka zgnita, jej się nie zbiera. Chwila. To jest truskawka z odbiciem palca, czyli jak zrywamy i mocno przyciśniemy, to robi się odcisk i tego się też nie zrywa. Truskawka niedojrzała, się też jej nie zrywa. Truskawka bez szypułki, nie ma szypułki, też się jej nie zrywa. No i
Truskawka w sumie miała szypułkę, ale się w kieszeni urwała. Ona jest tutaj, nie jest zgniła, jest przegniła. Jakoś tak. O, wiecie o co chodzi. Dobra, wbijamy się na wagę. Wiadro nie miało gdzie stawiać. Pod nogi. I tak, musi być w obu tych po 5 kg. Ja niestety mam w jednym 4,5, w drugim mam 5,5. No to przykładamy stąd. Dobra, kiedy skrzynki się zgadzają, wtedy dajemy karteczkę. Masz tego cwaka? Już chcemy tego pana szefa. Szef cwaknie na nas. Dziękuję. Dwie skrzynki. No i za każdym razem, kiedy dacie dwie skrzynki, dostajecie takiego cwaka, dwie. No i tak sobie zbieramy. Proste. Zapomniałem dodać, przy oddawaniu skrzynki na wadze na przykład, trzeba je zaznaczyć swoim numerkiem. Przykładowo ja mam 24, to piszę w rogu skrzynki numerek 24. Wtedy szef wie, że to jest moja skrzynka. Proste. A jeszcze wracając. Tutaj mamy dobrą truskaweczkę. Ona idzie w te miejsce. Ale natomiast jeżeli jest ta truskawka zła, o której wspomniałem przed chwilą. O, załóżmy taka. Taka truskawka, nie? Ona jest zgniła. Zobaczcie sobie, przegnita, przepraszam. I taką truskawkę przegnitą rzucamy do koszyczka, na taki szrot. I potem to jest, przyjeżdża chłop traktorem i na traktor dla niego te zgniłe truskawki wrzucamy i on je tam gdzieś wywozi. No. Mordy, mordeczki, ostatnia truskaweczka właśnie była odniesiona. Niestety to już jest koniec truskawek w tym sezonie. Ostatnie moje dwie skrzyneczki tutaj i to już jest niestety koniec. Szybko uciekł ten czas. No bo w sumie czas za... Słuchajcie, zapomniałem o najważniejszej rzeczy, ale teraz już wam tłumaczę. Pakiet wsparcia truskawkarza. Wysokie buty, kalosze. Im wyższe, tym lepsze. Potrzeba to. Im macie krótsze, tym wiecie, no... Woda czasami jest potąd. Jak macie takie kalosze, to normalnie możecie sobie wziąć kalosze, wylać wodę z nich, a ze skarpetkami to już nie chcę mówić, nie jest tragedia. Następnie, ochraniacze na kolana, bardzo ważne rzeczy, nakładacie sobie na kolanko, możecie sobie cyk, przykucnąć i se zbieracie. Elegancko, nic nie boli, a jak będziecie bez ochraniaczy pracować, po 3-4 dniach czujecie taki ból w kolanie, jest nie do wytrzymania. Bez amolu nawet wiecie, nie podchodźcie. Następnie, płaszcz przeciwdeszczowy, ewentualnie no, bluza jakaś przeciwdeszczowa, no dodatkowo spodnie. Ja już pracowałem wcześniej, dlatego ja już się zahartowałem, mogę sobie w dresikach pracować, mi nie przeszkadza, jak, no nie wiem, mam mokre spodnie czy bluzę. Pas. Dla osób, które mają problemy z kręgosłupem, albo nie wiem, po prostu pracują na schyłka, zbierają tak, po jakimś czasie, no wiadomo, zdarza się, plecy siadają, krzyż boli, dlatego ten pas jest eleganckim urządzeniem. Stabilizuje ładnie, polecam. No i co? Czapeczka jakaś przeciwdeszczowa, może okularki. No i elegancko, w słońce możecie pracować, nic wam nie będzie dolegało. Pakowanko do Polski, pakujemy się. Sprzęgło ciutka lepiej chodzi. No nie wiem, czy się uda, mam nadzieję, że się uda. Ja mam nadzieję, bo nie wiem, jak mi życzycie. Przed nami 1200 km. A zobaczymy, czy pasacik się spisze na medal, czy po prostu... No nie, złomujemy go. No czas pokaże. Mordy i mordeczki, ostatnie dosłownie bez kitu już sekundy. Zamiatam to, lodówka już ogarnięta i uciekam stąd w końcu. Także do dzieła. Dokładnie, proszę. Pod łóżkiem tak samo. Mordo, no co ty? Ale to nie moje łóżko, to Kamilka było. No, dureccy leżą. Dlaczego? O, pewnie pióra się sypały tylko. Pióra, no to widzisz, trzeba było tak często przychodzić do nas. A więc tak, jeden domek tutaj, kolejny domek, barak tutaj, tam na górze mamy kolejny domek, lekko go widać, a tutaj jest nasz piękny domek i piękni nasi ludzie. To jest mój wkład do lodówki, no ale poczekaj. No i teraz idziemy szybko pokazać, jak wygląda. O kurde, odważyła się w końcu na vlogi pokazać. No, tutaj zawsze przychodziliśmy, się ubieraliśmy do roboty, nie? Elegancko wszystkie nasze rzeczy tutaj stały. No i wchodzimy do środka. Nie palić, ale i tak palo. Ale co? Dobra, wchodzimy do środka. Nasza piękna kuchnia, elegancka, telewizorek, pierwsza klasa, praleczka. No kurde, elegancko, warunki miodzio. Kozak.
Lecimy dalej. Pokój Krystiana, nie będę wchodził. Łazieneczka, WC. Dobra, i to jest piękny pokój mój i Rafała, i Kamila. Mieszkaliśmy tu w trzech, ale no niestety przez pogodę, sami wiecie, stało się. Chłopacy musieli wyjechać, w sumie ja też. No, a to był mój pokoik. Pokazuję teraz wam w takim, wiecie, stanie idealnym. Jeszcze mój kalendarzyk, niech zostanie. Przez ten, kurde, stres, przez tą pogodę zapomniałem skreślać dni, a dzisiaj mamy 20 wtorek. Dokładnie, no. No i tak widzicie, kurde, wszystko to, co dobre, się kończy, niestety. Trzeba uciekać. No i niestety żegnamy się. To cześć wam wszystkim. No i tak oto kończy się przygoda truskawkowa. Wracamy na rejony. No przykro, fajni ludzie. No ale co, Passato już gotowy do wyjazdu. I lecimy w tripa. Hello. Wyjeżdżamy, no i co? Siedziba szefa. Brookers Erderben. Nie umiem niemieckiego. No i wyjeżdżamy stąd. Niestety, fajnie było, ale się skończyło. Jedziemy. No i co? Niestety. Znowu policja. Follow. No i co? Pojechali sobie. Nic nie znaleźli. Chcieli znaleźć, ale się przejechali. Wystraszyli tylko biedną panią. Kurde. No ale tak jest niestety w życiu. A wszystko jest za to. Kurwa, muszę to zdjąć. Cześć widzowie. Właśnie wróciłem do domu po ciężkiej podróży. Chciałem was powiedzieć, ile dokładnie zarobiłem. Zarobiłem dokładnie 800 euro. Po przeliczeniu na polskie to jest około 2700 zł, coś około. Miałem kalkulatora, ale dla ciekawskich zapraszam w kalkulator, sobie wejdźcie i zobaczycie. Kolejną sprawą jest, no niestety dwa tygodnie pracowałem, powinienem więcej zarobić, ale no stało się, pogoda nie dopisała, pracowaliśmy raz po 3 godziny, raz po 4, czasami się udało po 9. Różnie bywa. No niestety, ten sezon nie należy do udanych, ale mam nadzieję, że jeżeli będę wybierał się jeszcze raz na truskawki, to wtedy szczęście dopiszę i zarobię te 15 czy 20 tysięcy, jak wspominałem na początku filmu. Wszystkiego dobrego!